Dzień dobry, witam Państwa. Teraz do Roda, czyli Michał Kralewski, radca prawny. Chciałem na następujące pytanie naszego klienta. W przyszłym roku planujemy założyć spółkę. Zastanawiamy się między spółką jawną i spółką komandytową. Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi spółkami? Przede wszystkim zacznę Czy wypadło z samej formy umowy spółki. Co prawda, zarówno spółkę jawną, jak i spółkę kątową możemy założyć przez internet. Jeżeli się na to nie zdecydujemy, to umowę spółki jawnej musimy założyć w formie pisemnej. Natomiast umowę spółki konetowej w formie aktu notarialnego. To nadmienia rzeczywiście zakładania spółkę przez internet. Korzystamy z wzorca przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ten wzorzec pozwala na założenie względnie prostej spółki, takiej podstawowej, dla e, potrzeby drobnej działalności gospodarczej. Natomiast e, te wzorce nie, te nie, zają, nie zawierają wielu przydatnych klauzul, tylko jeżeli chcemy dostosować umowę spółki do własnych potrzeb, najprawdopodobniej będziemy musieli ją zawrzeć w tej formie tradycyjnej, czyli bądź w formie pisemnej w spółkę jawną, bądź w formie aktu notarialnego, właściwie spółkę komandytową. Co więcej, w spółce jawnej mamy wspólników, którzy mają te same prawa i obowiązki, bo nie wyróżniamy wspólników różnych kategorii. Jest jedna kategoria wspólników, co do zasady wszyscy wspólnicy prowadzą prawo spółki oraz ją reprezentują. Często możemy w umowie spółki wprowadzić np. reprezentację łączną, czy wyłączyć prawo prowadzenia sprawy spółki przez niektórych wspólników. Natomiast w przypadku spółki komandytowej to już od samego początku mamy rozróżnienie na dwie grupy wspólników. Jednym są komandytariusze, a drugim komplementariusze. Sytuacja prawna komplementariuszy problem z sytuacją prawną wspólników spółki jawnej, czyli wspólnicy prowadzą swoje spółki reprezentują ją, a także ponoszą pewną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Komandatariusze natomiast, po pierwsze, ich odpowiedzialność jest ograniczona do tak zwanej sumy kondytowej, a tak naprawdę do różnicy pomiędzy sumą kondytową a wkładem wniesionym rzeczywiście do spółki. Niemniej z drugiej strony nie są oni uprawnieni do reprezentowania spółki, a także nie są uprawnieni do prowadzenia jej, jej spraw. Oczywiście u spółki może tutaj też poprowadzać pewne modyfikacje i na przykład nie możemy wprowadzić nazwiska komandytariusza do firmy spółki kondytowej. Jeżeli bowiem to się stanie, czyli w filmie spółki audytowej pojawi się nazwa komendatariusza. Jego pełna odpowiedzialność za, za, za zobowiązania spółki zostanie w pełni przywrócona. Dlatego właśnie w filmie spółki kondytowej powinny być tylko nazwiska komplementariuszy, czyli tych wspólników, którzy od początku odpowiadają w całym swoim majątku za zobowiązania spółki. Jak już mówiłem, w umowie spółki kondytowej występuje tak zwana suma komandytowa, To jest kwota, do której komandytariusz maksymalnie może odpowiadać za zobowiązania spółki kondytowej. Maksymalnie, jak już powiedziałem, tak faktycznie patrzymy na różnicę pomiędzy słową to, a wkładem rzeczywiście wniesionym do spółki. To no, prosty wniosek, że jeżeli wkład rzeczywiście wniesiony do spółki, czyli ten faktycznie wniesiony, nie tylko zadeklarowany, jest równy bądź wyższy niż suma kondytowa, to no, odpowiedzialność e, komandytariusza za, za zobowiązanie spółki będzie zerowa. Też ja, jak już wspominałem, e, komandytariusz, to do zasady nie, prawa, nie prowadzi spraw spółki, można w umowie spółki akurat tą, tą cechę zmienić i kwantytariusze również mogą całe spółki prowadzić. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację, kwantytariusz może być prokurentem bądź pełnomocnikiem, a takiej kompetencji do reprezentowania spółki, jaką taliusze nigdy mieć nie będzie mógł. Natomiast nie możemy tutaj w tym zakresie zmienić umowy spółki i uprowadzić kwantytariuszy do reprezentowania spółki kredytowej, przyłączone wyżej, jako pełnomocnicy bądź też um, prokurenci. Spółka kondytowa jest uznawana za spółkę bardziej zaawansowaną i spółka jawna, to też od początku podlega przepisom ustawy o rachunkowości, więc musi z, m, na przykład sporządzać coroczne sprawozdanie finansowe. Co więcej, spółka kondytowa jest też objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast spółki jawne osób fizycznych nie są tym podatkiem objęte, więc w spółkach jawnych osób fizycznych podatek płacą tylko osoby fizyczne według wybranego przez siebie modelu, czyli np. podatek liniowy czy też skala podatkowa. W spółce konetowej, najpierw spółka konetowa opłaca CIT, czyli podatek dochodowy dla do osób prawnych, która pozostała część kwoty już po opodatkowaniu cit jest przekazywana do wspólników na mocy ich uchwały. Też inaczej niż w przypadku spółki jawnej święć kandydatariusza czy jednego ze wspólników spółki kandydatowej no nie prowadzi do rozwiązania tejże spółki. W przypadku spółki jawnej natomiast święć któregokolwiek ze wspólników co do zasady prowadzi do rozwiązania spółki, no niemniej pozostali wspólnicy, mogą postanowić, że ta spółka będzie nadal trwała mimo śmierci jednego ze wspólników. Rzecz jasna, zarówno spółka kondetowa, jak i spółka jawna nie mogą być spółkami jednoosobowymi, więc w przypadku, jeżeli wspólników jest dwoje, jeden z nich umiera, to niestety albo spółka ulega likwidacji, albo też inny wspólnik musi wstąpić w miejsce zmarłego. W obu spółkach możemy bowiem do umowy spółki wprowadzić przepisy dotyczące dziedziczenia. Udziału kapitałowego w tejże spółce i możliwości wstąpienia spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. To tyle, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy spółką jałdą i spółką kaudetową. Ja oczywiście Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Stanę się w często dawać nowe filmy. Także do zapoznania się z tymi filmami, które już się znajdują na naszym kanale. Mamy specjalną playlistę przeznaczoną spółką. Także oczywiście do polubienia naszego filmu i odwiedzenia naszej strony internetowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.